No i tak, hej Kasiemka, witam wszystkich na moim warsztacie. Jak już widzicie na pierwszym planie, korowareczka. No i kable, przewody aluminiowe, które otrzymałem w paczce od Dawida. Tak, wielkie dzięki Dawid, pozdrawiam się z tego miejsca serdecznie. No i co, no zabierzemy się, spróbujemy tą korowareczką rozprawić się z tymi przewodami. Tu już ktoś wcześniej już próbował je nacinać, rozcinać, ale nic z tego nie wyszło widocznie. Tak więc odpalam korowarkę, zobaczymy. Czy nam to się uda? Myślę, że tak, powinno się udać. Tak więc życzę wszystkim oczywiście miłego seansu. No i tak, nareszcie koniec. Tak, żeście widzieli, bez użycia młotka się nie obyło. No i tak, moi koni, podsumowując. No tak, jest cały aluminium. Oczywiście szału nie będzie, bo to aluminium jest leciutkie. Korowarka doskonale sobie dała radę z tą grubą, czarną otuliną. Jednak w środku te druciki były jakoś tam dziwnie popękane. Widzicie, tak poszczerbione, co jakiś czas były pocięte. Nie wiem, czy to ta korowarka za bardzo, za głęboko ustawiłem i to pocięło na takie kawałki. No ale nic, no i co, no i pozwolę sobie tą całą otulinę obtłukać za pomocą tego młotka, tak żeście widzieli. Także elegancko, trochę hałasu było, ale aluminium wydobyte. No i co, czas nam ważenie, oczywiście wyciągam wagę, zobaczymy ile tego wpadło. No ale tak się spodziewam, szału nie będzie, ale jest aluminium. Tego nie pomalujemy, także będzie fajnie. Wyciągamy wagę. Waga skalibrowana. Linka aluminiowa w dniu dzisiejszym na metalo jest po 8 zł.
No i zobaczymy, ile nam tego wyszło. 85 gram, 115 gram, czy będzie złotówka? 205 gramów i ostatnia partia tutaj aluminium, 235 gram, złoty 88 wpadnie oczywiście do puli z aluminium, tak więc szału nie ma, ale jest fajnie, jest aluminium oczywiście. Wielkie dzięki dla Dawida, od którego oczywiście te przewody dostałem, także pozdrawiam się serdecznie, przyjacielu. Złoty 88 dzięki Tobie wpada do skarbonki. No i nic mykanie, no taki typ. Do montaży kabli, no oczywiście, no miedziane przewody są znacznie cięższe. Wtedy ten wynik to by był zdecydowanie większy na bogatości. A tak samo trzeba się napracować, jak i przy jednym typie przewodów, jak i przy drugim. No ale tak to nieraz wygląda, że tak to wygląda. No nic, no moje standardowe, kochani, jak się podobało, zapraszam oczywiście do łapkowania w górę, jak nie to w dół, do pisania komentarzy, do oglądania reklam. Dziękuję wszystkim za aktywność na moim kanale. No i zapraszam też oczywiście do subskrypcji, klikając tutaj tego flaminga i na poprzednie równie ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.